Radio Civitas Christiana, przy mikrofonie Kamil Latuszek, a to jest audycja Weź i Czytaj. Dzisiaj moim gościem w studiu jest pan Paweł Cwyner. Dzień dobry. Witam serdecznie. Autor książki Krzycz do Woli, o której dzisiaj będziemy rozmawiać, ale ponadto autor takich książek jak Picie w zachwycie, Wysłuchaj mnie proszę oraz Biskup Nawrócony gangster. Tak jest. Pierwsze moje pytanie jest takie, ponieważ będziemy rozmawiać o tej najnowszej publikacji, Krzycz do Woli. Jest to prawdziwa historia, która nigdy nie miała ujrzeć światła dziennego. I chciałem właśnie zapytać o to, dlaczego akurat ta historia? Dlaczego ta historia? Ponieważ jest pan byłym gangsterem, zna pan to środowisko półświatka, i zakładam, że tych historii było mnóstwo. I dlaczego akurat wybór padł na tę jedną? Bo fajna. Tak jak pan wspomniał, historii jest mnóstwo. Wszystkie moje książki są oparte na faktach. Oprócz Biskup Nawrócony Gangster, nie chodzi, że jest na faktach, ponieważ to jest akurat moje życie opisane, ale jest to wywiad, czyli ja tej książki nie przypisuję sobie, autorem jest kto inny. Dlaczego Krzycz do Woli? Dlatego, że w swoich książkach staram się zawsze zawrzeć puentę i jakieś przesłanie. Nie piszę książek dla samego tego, żeby na przykład na nich zarabiać, tylko staram się, żeby one jednak miały jakiś przekaz. Każdy autor do swoich książek przemyca jakieś wartości, które są bliskie mu sercu, jakieś upodobania swoje i tak dalej. Ja również czynię podobnie i mimo, iż wydawałoby się to zabiegiem karkołomnym, ponieważ książka jest kryminałem i to takim dosyć mocnym i tak jak pan wspomniał, opartym na faktach, to jednak znalazłem tam promyk nadziei, takie mrugnięcie okiem, na przykład do katolików, które uznałem za, my katolicy będziemy to przypisywali Panu Bogu. Osoby niewierzące będą to przypisywali wróżce, fartom, jakimś tam tarotowi, czy jakimś tam innym zabiegom. Ja opisałem tak, jak to było. I uważam, że akurat to działanie, które tutaj wystąpiło w tej książce, jest na tyle niesamowite i na tyle niewiarygodne, że jest warto opisania. Zresztą ona też nosi w sobie wątek przestrogi dla rodziców mających dzieci w wieku dorastania, małe dzieci. Chciałem tutaj mocno zaakcentowałem tutaj mocno kwestie wychowawcze, czyli gdzie te zaniedbania powstają, dlatego że byłem penitencjuszem zakładu poprawczego. Rozmawiałem z tymi chłopakami, byłem jednym z nich, więc wiem, gdzie tych zaniedbań było najwięcej. Na przykład to, że rodzice nie za bardzo interesują się tym, co ich pociecha tam szpera w telefonie. Wiedzą, że na telefonie siedzi, tam chyba coś gra, chyba coś robi, ale konkretnie co nie wiedzą. I chciałem uwrażliwić rodziców na takie kwestie, więc ta książka ma też sobie przesłanie, jak i wszystkie inne moje książki. One są skierowane dla każdego czytelnika, bez względu na wiek i bez względu na to, kim ci ludzie są, czy oni są wierzący, czy niewierzący. Więc tutaj akurat wybór padł na tą historię, ponieważ uważam, że ona zawsze będzie na czasie, ponieważ dzieci to są raczej najbliższe takie wartości rodzicom i one zawsze jakby są, nie? I porwanie na przykład zaginięcia, zagubienia, pociechy dla rodzica jest czymś na tyle istotnym, że uznałem, że to jest warte, mimo że no, wydawałoby się banalne, nie? No, porwanie, ośmiolatki i tak dalej, no jakiś banał, bo tych porwań już tyle było. Ale zapewniam, to taka trochę może autoreklama, że ta książka jest inna od innych. Zapewniam o tym, a zresztą jakby ktoś poczytał samej recenzję bez jakiegoś spoilerowania, to może zauważyć, że jednak faktycznie ona coś sobie ma, ponieważ jest pozytywnie przyjęta na płaszczyźnie i osób wierzących, niewierzących. Nawet nie chcę za bardzo tutaj kwestie wiary czy niewiary akcentować, po prostu rozmawiamy o książce. No właśnie, ja jakby jestem też świeżo po lekturze tej książki. No właśnie. No. I miło mi. Jakby właśnie to, co zwróciło moją uwagę, to był ten taki wątek wiary. Była jakby poruszona wiara w Boga, ale też wiara we wróżki, wiara w siebie,
wiara w jakieś inne bóstwa. Także jakby bohaterowie gdzieś tam zahaczali o ten wątek wiary. Ja chciałem zapytać też o tytuł. Dlaczego akurat Krzycz do Woli? Okej, jest to porwanie. Myślę, że to się też kojarzy z jakimś krzykiem dziecięcym, ale czy jakieś głębsze przesłanie też miał ten tytuł? A to ja panu zdradzę tajemnicę. Przy okazji, że tutaj jestem, to zdradzę tajemnicę. Tytuł, ówczesny, pierwszy tytuł był Git Samuraja. Git, ponieważ tam dosyć obszernie opisuje subkulturę więzienną, tak zwanych gitów i tak dalej, zresztą pan czytam, to wie, ale tutaj rozmawiamy jakby do czytelników, więc staram się naświetlić to w taki sposób, żeby było zrozumiałem. Opisuję tutaj mocno subkultury więzienne, subkultury zachowań ulicznych, subkulturę poprawczaka, więc gici odgrywali tam ważną rolę, odgrywają w sumie do dzisiaj. Samuraje, ponieważ jest tu poruszony kodeks Bushido, czyli kodeks samurajów. I taki był początkowy tytuł, ale wydawca się uparł, żeby ja ten tytuł zmienił, ponieważ powiedzą, że on jest mało zrozumiany dla takiego powszechnego czytelnika. No i ja podrapałem się po głowie, myślę sobie, no co ja mogę wymyślić? No więc wymyśliłem taki tytuł, który jakoś tam jest związany, no krzyk jest związany z treścią książki, aczkolwiek ja uważam, że słowa tego tytułu powinny gdzieś tam w książce zaistnieć gdzieś tam, a ich nie ma. Dlatego no właśnie, to jest tak. Też chciałem o to tak zapytać, jest. Bo przeczytałem książkę i nie znalazłem tego. Ja panu już mówię. Już pan mnie zagonił w kozi róg, dlatego że po pierwsze pan przeczytał książkę, co nieczęsto się dzisiaj zdarza. Często mam wywiady z osobami, które gdzieś coś tam poczytały, trochę recenzji, więc tam rozmawia się wtedy może łatwiej albo i trudniej. Pan mnie tutaj złapał na tym. I gratuluję, i to jest dla mnie wyróżnienie, że pan tę książkę przeczytał, ale już tłumaczę, że tytuł po prostu był na potrzebę czytelnika, skonstruowany w taki sposób, żeby był przyjazny do czytelnika, a zarazem, żeby był ciekawy. I myślę, że jakoś on wypalił, ale w samej treści książki on nie występuje. No ja właśnie później zacząłem się nawet zastanawiać, jak go rozumieć i próbowałem łączyć to z tymi jakby wydarzeniami, które się dzieją w książce, przypisywać jakiejś tej osobie, tak, że może tam był krzyk. Okej, okay. Czyli mamy tutaj jasność. Prace nad tą książką trwały 2 lata. Czy mógłby pan zdradzić jakieś kulisy, jak wyglądało jakby tworzenie? Bo jakby też powiedzmy, że to z wydarzenia jakby tej książki, to co się działo, to co jest opisane, działo się jakby 20 lat temu, tak? 2 dekady temu. I to po takim czasie, czy trudno jest też tę historię, którą panu opowiedział Apacz, jakby też przelać na papier. To wygląda w taki sposób, że historia, którą usłyszałem właśnie w tamtych latach, na tej imprezie, na której były osoby, takie tutaj napomniałem w książce, ściśle zaufane, to był po prostu zamknięty krąg. Mimo, że byłem w tamtych latach przestępcą, to ta historia wywarła na mnie takie wrażenie, że ona we mnie gdzieś tam w sercu po prostu żyła mi przez te wszystkie lata. Kiedy Pan Bóg pozwolił, znaczy odkryłem dzięki Panu Bogu właśnie pasję pisania, wróciłem do tej pasji, ponieważ ona we mnie żyła od młodzieńczych lat, pomyślałem sobie, ta historia jest na tyle mocna i ma w sobie przesłanie, że to jest warte, żeby ją opisać. I teraz problem tkwił w tym, że nie mogę opisać ją na tyle realistycznie, jeden do jednego, ponieważ niektóre osoby jeszcze żyją, które tutaj opisuję, więc musiałem tutaj użyć zabiegów po prostu stricte pisarskich. Czyli dodałem wątki poboczne tylko po to, żeby nieco uatrakcyjnić, ale też żeby te wątki poboczne miały w sobie przesłanie. Jak pan czyta, to zauważył pan, że to wszystko gdzieś to ma jakąś wartość, że to nie jest po prostu taki zwykły wypełniacz, że na przykład szedł Janek nad rzeką i szedł tydzień i tam drapał się po głowie i patrzył na ptaki. Tutaj opisuję kwestie, które są społecznie istotne. Ponieważ czytelnik, tak jak na przykład, ja przepraszam, że tutaj takie porównanie użyję, a na przykład w Ojcu Chrzestnym, kiedy jesteśmy wprowadzeni w akcję filmu, czy w akcję książki,
to my wszystko rozumiemy. Mimo, że nie jesteśmy mafiozami, ale wiemy co, jak, dlaczego, z czym. A jak na przykład oglądamy filmy dzisiaj kryminalne, to ja uważam, że osoba, która nie ma za dużo wspólnego z półświadkiem, ma pewien problem ze zrozumieniem tego, co tam w ogóle się dzieje, oprócz tych strzelanin, jakichś tam zabójstw i tak dalej, ale pewne zachowania, na przykład w więzieniu, dlaczego jest tak, a nie inaczej, dlaczego ten ktoś idzie, siedzi, za chwilę wychodzi. Także ja staram się tutaj pisać zrozumiale, wprowadzić czytelnika w arkany wiedzy, których on nie jest w stanie posiąść, czyli wiedza więzienna z racji tego, że ja przebywałem w zakładach karnych w Polsce od komuny, w sumie od dziecka, od 16 roku życia, więc ta wiedza już jest jakby wiedzą zamierzchłą i staram się tutaj to wszystko opisać. Trudem jest to, żeby nie opisywać na tyle realnie, żeby ktoś mógł zidentyfikować, połapać te osoby, czyli te ksywki główne Apacza, zresztą Apacz niedawno popełnił samobójstwo, więc tutaj mam jakby otwarte drzwi, że mogę o tym tak swobodnie mówić, no ale ci ludzie mają rodziny. Sprawa nigdy jakby nie znalazła swojego finału w sądzie, więc ja uszanowałem to, że oni gdzieś tam się na boku podogadywali i opisałem tylko to, co było mi wiadomym, a resztę wypełniłem treściami moim, w moim odczuciu, w moim mniemaniu wartościowymi. Poprzednia książka, Wysłuchaj mnie proszę, którą też tutaj mamy, wtedy prace nad nią trwały 4 lata, tutaj, tak jak wspomniałem, 2 lata. Czy też jakby ta kolejna książka, która teraz, o której rozmawiamy, jest już takie doświadczenie, że też już się przetarło takie pewne szlaki, czy łatwiej się opisało, czy może właśnie z tego względu, że to dotyka takich trudnych tematów, to nie do końca było łatwe do napisania. Pierwsza kwestia, pióro. Musiałem dobrać odpowiednią narrację do napisania kryminału. Narracja do napisania kryminału była dla mnie w pewnym sensie istotna, ponieważ dużo opisuję tam sytuacji gangsterskich, które były mi bliskie, więc jakby to mi szło jak po maśle, chociaż też tutaj jest perspektywa detektywa i inne są perspektywy, które nie były już dla mnie takie łatwe i oczywiste, ale zasięgałem konsultacji, zresztą też jakoś tam empirycznie miałem okazję poznać różnych detektywów, więc tutaj z tego względu szło mi troszeczkę lżej. Ale pierwsza książka to jest jakby takie dziewictwo. Poderwać dziewczynę, ją zdobyć, to są trochę dwie inne kwestie. Więc tutaj się musiałem pogimnastykować. Obawiałem się, jestem dyslektykiem, jestem człowiekiem bez jakiegoś dobrego wykształcenia, jestem człowiekiem wyautowanym przez społeczeństwo. Nawet trudno mi się teraz odnaleźć w społeczeństwie katolickim, ponieważ ja myślałem, że tutaj to wszystko jest tak super ładnie, a wśród nas też jest dużo zazdrości, zawiści. Jak ja się z tym spotkałem, to ja byłem rozczarowany, byłem zdziwiony, ale pomyślałem sobie, taki jest świat. No tak samo mieliśmy Judasza w tym wąskim gronie, więc po prostu taki świat, muszę sobie z tym radzić. Dlatego trwały na pierwszą książkę poświęciłem aż 4 lata, bo miałem pewne obawy. Dużo się zastanawiałem, dużo kombinowałem. Chciałem też się popisywać. Ja z zamiłowaniem jestem filozofem, czytałem dużo filozofii, więc tam chciałem jakąś wirtuozerię pióra, tam, a później mnie dopiero sprowadzili na ziemię inni autorzy, powiedzieli, Paweł, to nie tak. Stephen King napisał kiedyś, pisz konkretnie, prosto, do celu, odważnie, no ale starałem się po prostu wypaść jako dobry pisarz i myślę, że troszeczkę tam przedobrzyłem. Tutaj już pisałem piórem prostym, konkretnym, zrozumiałem. Myślę, że odpowiednio dobrałem narrację i z sercem na ramieniu czekałem na pierwsze recenzje, dlatego że obydwie książki dzieli przestrzeń 4-6 lat, więc to jest bardzo duża przestrzeń, jeżeli chodzi o pisanie książek i zadałem sobie pytanie, czy podołasz, dlatego że pierwsza książka, Wysłuchaj mnie proszę, stała się bestsellerem i miałem obawy, czy podołam. I jak wyszła ta książka, Krzycz do woli, i przyszły pierwsze recenzje, że jest okej, no to złapałem oddech i pomyślałem sobie, dobrze dałeś radę. I do dzisiaj mi przychodzą te recenzje i autorzy, nie pisarze, tylko recenzenci, którzy czytali pierwszą książkę, zauważyli różnicę w piórze. Zauważyli, że jednak postąpiłem trochę, poszedłem trochę do przodu, więc to jest dla mnie satysfakcja. Tych opiniach, nie tyle może recenzjach, co opiniach, które znalazłem w internecie, one się też już sukcesywnie pojawiają, bo książka została wydana pod koniec listopada 2022 roku. Kilka osób stwierdziło, że ta książka to jest jakby idealny scenariusz na film. Też to właśnie to, co zwróciło moją uwagę, bardzo szczegółowe opisy osób,
z wyglądu, tak, jak i ubiór. Czy jest może w planach ekranizacja tej książki? Jest jakiś może taki pomysł, marzenie? No po to tu jestem. Więc apeluję do reżyserów, żeby po nią sięgnęli z kilku powodów. Pierwszy powód jest taki, że z książek ciężko jest wyżyć. Z pisania książek mało kto wie, myśli, że tam od razu tantiemy zasypią je złotem i jak będę jechał na wywiad, to będę musiał się z tych dolarów odkopywać. Niestety tak to nie funkcjonuje. Gro pisarzy musi fizycznie pracować, to jest raz, dwa. Nie jestem w tym nurcie takim popularnym, czyli nie jestem jakimś pisarzem, który, tak jak większość z nich, jestem katolikiem prawicowym, więc tutaj jestem nieco wyautowany z tego całego nurtu, więc muszę sobie też radzić w sposób inny, mimo iż książka, tak jak powiedziałem, ona nie jest książką do dewocjonaliów, to jest książka ogólnie dla czytelnika. Pisałem ją z taką myślą, bo myślę, że każdego pisarza jest marzenie takie, żeby gdzieś jego książka była zekranizowana. Na przykład jak ja sobie przypomnę Zieloną Milę, Skazanie na Szałszyk, Milczenie owiec, to jest po prostu moje marzenie. Więc jak siadam pisać książkę, to wolę jej poświęcić 2 lata, a nie 3 miesiące, żeby zrobić to dobrze. Dlatego, że szanuję swoich czytelników, to oczywiście trochę wazeliny, szanuję swoich czytelników, ale naprawdę się staram. Ja mam całe ściany obklejone takimi białymi taśmami, piszę na nich flamastrami, wszystko to układam i zanim usiądę do pracy już tej rzemieślniczej, czyli już pisania, wpisywania ją w Worda, to pierw u mnie wszystko jest rozpisane na ścianach, pod punktach to zmieniam i kilka miesięcy trwają same przygotowania do już przelewania je na papier. Także naprawdę dużo, dużo sił i pracy mnie to kosztuje, dlatego że staram się po to, by te książki były zauważone, bo one nie były 10. tytułem, który gdzieś tam ktoś usłyszał, nie wie o co chodzi. Po prostu no, celuję w to, żeby to miało wartość, żeby to miało sens, a nie tylko tracenie czasu na to, żeby zarobić tam jakieś parę tysięcy złotych przez 2 lata, to w sumie to jest nic. Czyli raczej jakość, nie ilość, tak? Bo no, zdecydowanie. 3 miesiące to rozumiem, że też dałoby się napisać książkę, tak. Ale ona nie byłaby tak dobra jak w ocenie, jak tak jak uważam. Teraz. Tak uważam. Czy trwają, no niedawno wyszła ta książka, tak, ale czy już w planach są jakieś też kolejne wydawnictwa, jakieś takie pomysły, coś można zdradzić już tak, czy na razie to są takie odległe plany i to na razie tylko gdzieś tam w głowie się tli? Kończę pisanie książki pod tytułem roboczym, bo nie wiadomo co z tego wyjdzie, pod tytułem roboczym Lot Tomat. Moim wielkim marzeniem jest, by ją wydać za granicą, z prostego powodu. No chciałbym na tej książce coś zarobić. To jest taki prosty, pragmatyczny powód. Ale piszę już ją kilka lat i uważam, że ta książka jest dobra. Bo jeżeli ja czegoś w sercu nie poczuję, że to jest dobre, to nie siadam w ogóle do tego. Mam 3 przygotowane scenariusze na polski rynek, jeżeli chodzi o książki. Teraz siedzę na taką pozycją pod tytułem roboczym Głupi ty. To będzie w jednym ciągu, Głupi ty. To będzie książka, która będzie traktowała o matce między innymi jednego dziecka autystycznego i ta kobieta będzie przeżywała bardzo trudne takie sceny związane z tym dzieckiem, sytuacje. Poznałem to środowisko, mam przyjaciółkę, która ma dziecko chore na autyzm i obcując z nią gdzieś jako przyjaciel zauważyłem, jak ten świat wygląda, ile ma problemów, z czym ta kobieta, no, dzwonię do niej kiedyś i mówię, hej, co robisz? Ona mówi, siedzę od ponad godziny w samochodzie, nie mogę wyjść, 30 stopni. Nie ma klimatyzacji. Ja mówię, dlaczego? Ona mówi, bo syn złapał mnie za włosy, on już taki wyrośnięty i mnie trzyma. I ja nie skręciłem do McDonalda, tylko przyjechałem do domu, chcę do McDonalda i mnie trzyma za włosy ponad godzinę czasu. Kto by o takim czymś pomyślał? To jest nie do wymyślenia sytuacja. Więc pomyślałem sobie, że pochylę się nad tym tematem i podejmę go, tylko że chcę połączyć kilka różnych sytuacji, nie jedną, żeby to było bardziej takie treściwe, wartościowe. Także pracuję już nad kolejnymi książkami, ale pierw buduję scenariusz, żeby to po prostu było dobre, żeby to nie było, że siadam, wydawnictwo daje mi termin, rzuca tytuł i masz to napisać do tego i tego dnia i wrzucimy cię w kolejkę i będziesz wydany wtedy i wtedy. Wolę nie być w kolejce, wolę nie mieć terminu po prostu, żeby to było dobre, żeby ja w sercu poczuł, nie, że ktoś odrzuci mi książkę, powie, co ty mi za lipę wcisnąłeś, ja tego nie chcę, to jest bez sensu, daj sobie spokój. Można mnie skrytykować, jestem na to otwarty, uważam, że to jest budujące,
ale zazwyczaj i tak te wyniosłe peany odcinamy tą krytykę w sumie jakąś niewartościową, która nic nie wnosi, tylko czysty hejt i zostaje nam środek. I mi chodzi o ten środek, żeby ten środek jednak był tak bliżej 8 niż niżej, w skali do 10. Dlatego bardzo długo pracuję właśnie nad szkieletem całej książki. To w takim razie życzę owocnej pracy nad dalszymi projektami. Dziękuję. Bardzo dziękuję za przyjazd, opowiedzenie o tej książce Krzycz do Woli oraz tych innych pozycjach. Czekam na kolejne wydawnictwa. Dziękuję jeszcze raz. Dziękuję również, pozdrawiam serdecznie i czekam na recenzję.